Sylwia Hutnik. Podszedł w metrze i się uśmiechał. Delikatnie, trochę nieśmiało. Pytał o drogę. Przyglądał mi się, ja jemu. Widać, że był mną zdziwiony. Wyraźnie się spieszył, a kiedy zagadnął mnie i odwróciłam się do niego, to od razu było widać, że nie spodziewał się kogoś takiego. Było mi przyjemnie, chociaż nie znaczy to, że nie znam swojej wartości. Wiem, że potrafię zrobić wrażenie na mężczyznach, chociaż nie jestem pięknością, do której przywykli z pornosów. Wymaga czasu. Moja twarz wymaga zrozumienia, może dłuższego namysłu. On miał albo refleks, albo wiedział, czego szuka. Kiedy wysiadał, zdążył jeszcze zapytać o numer telefonu. Zdziwiłam się, że podałam mu prawdziwy. Zdziwiłam, że zapamiętał go, chociaż wkoło było gwarno i że napisał tego samego dnia. Zamiast odczekać przepisowe kilka godzin, niech sobie nie myśli, że mi zależy, to od razu zgodziłam się na spotkanie. Wszystko szło łapczywie, jak na przyspieszonym filmie. Kawa, kino, seks. Był z daleka. Musiał ubiegać się o stały pobyt. Piękny był, o czarnej skórze, którą uwielbiałam gładzić nad ranem. Zaczął pracę w knajpie. Przychodziłam do niego po zajęciach na uczelni, a on przynosił mi wielki kubek kawy. Po takiej dawce kofeiny chciałam z nim być nieustannie. Mój angielski był coraz płynniejszy. Myślałam w tym języku, popisywałam się literackimi frazami albo grami słownymi. On śmiał się, chociaż nie sądzę, aby w ogóle mnie rozumiał. W nocy brał za rękę. Właściwie tylko tyle chciałam. Po 3 miesiącach byłam w ciąży. Moja mama dzwoniła z Paryża i krzyczała w słuchawce tak głośno, że musiałam się rozłączać. Zamieszkałam z moim chłopcem na poddaszu i szłam coraz wolniej na 5. piętro. Piąte piętro? Ty jesteś nienormalna. Jak tam będziesz wchodziła z wózkiem? Mama była taka nudna. Chodziłam do sklepów i kradłam czekoladę, a potem jadłam ją i jadłam, aż miałam umazane palce i twarz. Śmiał się. Zlizywał ze mnie słodką obietnicę. Kiedy brzuch zaczął rosnąć, pierwszy raz zniknął. Nie było go tydzień. Tłumaczył się niezbyt zaangażowanie, jakby wcale nie chciał mnie przekonać. Nie umiałam pytać, denerwować się i obrażać. Po prostu więcej spałam. Drugi raz zniknął przed porodem. Do szpitala pojechałam więc z koleżanką, która została ze mną przez kilka tygodni. Ciągle miała pomysły. Najpierw, żeby zgłosić go na policję, potem, aby nasłać zaprzyjaźnionych zbirów i sprać go do nieprzytomności. Żeby chociaż płacił alimenty. Córka ssała mleko. Była biała, jak ono. Żadnych znaków. Jakby mi się przyśnił. I pewnego razu ujrzałam go na wielkim billboardzie, który wisiał na tej samej stacji, na której się spotkaliśmy. Była to reklama ubezpieczenia na życie. Slogan głosił: z nami poczujesz się bezpiecznie. Nasza córka miała już 4 lata i kiedy zobaczyła reklamę, to podskoczyła do niej wołając: jaki wielki pan, zobacz, mamo! Siedziałam na ławce i patrzyłam na małą, która głaskała ojca po policzku. Papierowego ojca.